Siemanko! Tym razem nie ma co przedłużać, po prostu podsumujmy sobie rok. W sumie, jakbym miał iść tą historią od początku, to właściwie się zaczyna w październiku, rok temu, czyli na moich urodzinach i to były najdziwniejsze urodziny mojego życia. E, trochę ciężko się o tym opowiada, no bo jednak z jednej strony to jest, wiecie, urodziny twojego życia, a z drugiej strony trochę wstyd opowiadać o akurat tych urodzinach. No ale podjąłem męską decyzję na tych urodzinach i uznałem, że przez ten rok sobie dorosnę. Obiecuję, że do 23 się ogarnę, czyli tego października 3 miesiące temu, czy 2 miesiące temu. Trochę dziwnie się z tym czasem zaczynam w głowie robić. Co się zaczęło dziać przez ten rok w takim razie? Po pierwsze, znalazłem e, kozek robotę znalazłem kozak robotę faktycznie, pracowałem jako kelner i było całkiem ciekawie, w sensie całkowicie inaczej, w ogóle po jakimś czasie ta sama praca jest jakby z całkowicie innej beczki, ale realizowałem swój cel, czyli odkładałem swoje pieniądze na nowy cel. I wiecie, na początku odkładałem 50% na a w którym momencie mój przyjaciel mi powiedział, ówczesny przyjaciel, powiedział, że, bym że jak będę odkładał 100%, to oszczędzę dwa razy szybciej. No i sprawdziłem tą teorię i faktycznie zacząłem 80% wrzucać do swojej skarbonki. Mam taką fajną skarbonkę ee, na Harley'a i kowbojki. Ciekawie całkiem zaczęło się dziać w którymś momencie, ale o tym jeszcze poopowiadamy. No i w którymś momencie jest ten taki moment, wiecie, odkrywania rzeczywistości. Rzeczy zaczynają mieć sens, jest to całe odkrywanie samego siebie i wiesz, decydowanie kim jesteś, nie? Pracowałem w tej restauracji, zacząłem osz oszczędzać te pieniądze, aż no, był taki decydujący moment, że mnie zwolnili i jest nagle, no dobra, to znajdujemy się w dorosłym życiu, co robimy dalej? Ale jakbyśmy trochę rozłożyli całą tą restaurację, nie? To co mnie nauczyła sama ta restauracja. No, nauczyła mnie zdecydowanie, kim jestem. To jest taki potężny moment, że ja w ogóle wróciłem do gastro, wróciłem do generowania. Było takie, no dobra, co mam innego robić? I faktycznie ta restauracja nauczyła mnie, kim jestem, jakby i byłem pewny tego, jaką osobą jestem, z kim się przywitam i w jaki sposób będę starał się być na um, w restauracji, więc jakby egzamin, jakby mój test, to co to to jak wyglądało po prostu ja w trakcie zmiany było w pewien sposób ciekawe. Mieliśmy krótką przygodę z korepetycjami z angielskiego, gdzie dostałem e, tą cudowną, cudowną bransoletkę z survival race'u. Tutaj w ogóle w środku jest coś napisane. E, ale o tym napiszę też w którymś momencie, porozmawiamy trochę więcej. A i dostałem od Stolika te kolejkowo. Dostałem st od Stolika te kolejkowo. E, uznaliśmy, że będziemy się dorastać, mamy troszkę dużonych pieniędzy. Tutaj staramy się łapać jakieś, nie wiem, drobne, drobne prace. W jaki sposób Michał stara się bardziej dorastać tą historią, nie? Co się dzieje tak naprawdę? No to wiecie, było takie, czy ja chcę robić korepetycje? No ale okazało się, że jestem na tyle dobrym nauczycielem, że młody nie potrzebuje korepetycji w następnym roku. A więc nie wróciłem na te korepetycje. I też zdecydowanie czegoś nauczyły mnie te Repetycje, czyli po pierwsze, że jestem Kozak nauczycielem, eee. no i po drugie, też udowadnia coś Tobie. Nie? Moment, w którym widzisz, że faktycznie sposób w jaki przekazujesz wiedzę, jest kompletny i też jakby to jest takie wyzwanie ze sobą. No i później jest to też takie wyzwanie samego ze sobą, nie? To jest takie wielkie pytanie o ty rzeczywistości, już kim tak naprawdę jesteś. A że już zdałeś ten egzamin tak naprawdę, w, albo nie zdałeś egzaminu w restauracji, no to już powinieneś mieć odpowie, odpowiednie pytanie na to, kim jesteś. Więc dalej się tym pytaniem, dalej się tym pytaniem, kim ja jestem tak naprawdę. Dalej, dalej jakby e, w, zrobiliśmy wyzwanie kosmosowi i gwiazdom i w ogóle tego, jak wygląda nasza konfiguracja planet. E, zrobiliśmy wyzwanie i uznaliśmy na no dobra. To zobaczymy, czy te miejsce w tym kosmosie może być takie, e, jakie jest. No nie ukrywam, było to jakieś wyzwanie przez moment, żeby znaleźć sobie jakieś dodatkowe pieniądze, ale no dobra, no zawsze miałem taki jakiś problem w tym roku, że nieważne na ile rozmów nie poszedłem, to zawsze było coś nie tak i ja zawsze nie wiedziałem, co jest nie tak, nie? To jest najgorsze właśnie w człowieku, że dzieje się coś, nie do końca wiadomo dlaczego i niby był twój charakter. No ale co dokładnie w moim charakterze? No i później się okazało, wiesz, tak naprawdę, czy jesteś tym czy jesteś tym chłopakiem, który dorasta, czy jesteś tym chłopakiem, który chce zejść bardziej, bardziej w dół. A ja uznałem, że dorastam i coraz pewniej zaczynałem iść swoimi krokami przez ten rok. Więc Fajnie się idzie, coraz lepiej tymi krokami. Wiecie, były wakacje w Hiszpanii, w której naprawdę, jakby, pierwsze swoje odznaki zdobywasz. Pierwsze swoje, pierwsze swoje wiesz, jakieś takie potwierdzenie tego, kim tak naprawdę jesteś. Pierwsze jakieś kontakty, nie wiem, z górami w, w dalekich granicach, tak naprawdę, Hiszpanii, tak? Z góry. I jak w ogóle wygląda rzeczywistość, tak naprawdę, powoli się uczysz. No, później jest taki wielki powrót do rodziny i poznawanie rodziny. No i wiecie, rozmawialiśmy na tym kanale o, o, o rzuceniu używek pewnych, i wyszło mi rzucenie używek pewnych i okazuje się, że rzucenie używek to jest też zrywanie kontaktu ze znajomymi. Więc co jest takim no, ciężką sprawą, bo no, no szkoda, że wiecie, koniec końców po tych wszystkich testach się okazuje, że znajomym bardziej zależy na, na, na tej używce niż na rozmowie z tobą. No wiecie, też jest takie ciekawe pytanie, nie? Czy, czy wrócisz po prostu z nudy do czegokolwiek, bo bolisz robić cokolwiek niż Teoretycznie się nudzić. No ale odkryliśmy też ostateczną rzecz na temat siebie w ostatnich miesiącach tego, tego roku, czyli kim ja tak naprawdę byłem, nie? kim ja tak naprawdę byłem. No i to jest dosyć ciekawa sprawa. W sensie jak okazuje się, że przypadkowo odkryłem tajemnicę wszechświata, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Ale bardziej chciałem porozmawiać o tym, że w momencie, w którym zostajesz sam ze swoimi myślami, to jest takie ciekawe... Ciekawe... Znaczy sam. Ciekawe, to jest takie ciekawe miejsce w umyśle, w momencie, w którym nie rozmawiasz z nikim innym, bo sobie przypomniałem po prostu wszystkie te momenty życiowe. Albo też w ogóle życie sprawia, że mm, zaczynasz mieć takie doświadczenia, które po prostu przypomina... Wspomnienia zaczynają i wracać. To był ten taki ostatni, jakby dzwonek w moim dorastaniu. Wiecie, te dwa czy tam trzy miesiące temu skończyłem, w takim razie um, skończyłem trójkę. Skończyłem swoje własne urodziny. Sk jakby. Ja myślę w swojej głowie, że udało mi się mój cel zdobyć, czyli faktycznie. Dorosłym przez ten rok. Faktycznie czuję się jak mężczyzna, to po pierwsze. No Po drugie, no wiem, kim jestem, wiem, jak chodzę, wiem, co to wszystko oznacza. Wiem, gdzie jesteśmy, bla bla, 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 bla no Teraz jest po prostu układanie na tym ja wiem, już, już całej e, całe reszcie tak naprawdę. Nie? Gdzieś tam moja budowa domu, takiego wewnętrznego pomyśle została zatrzymana na którymś momencie. No i przydałoby się teraz własnymi rękoma już zacząć inwestować troszeczkę w, e, w ten dom. Ale póki coś idziemy w wieży na samej górę. I, i się nie ruszamy za bardzo. A, wierzę czarnoksiężnika i takie tam. No ale to, to też jeszcze w którymś momencie. No i przypomniałem sobie wiele rzeczy, przypomniałem sobie wiele rzeczy i jakby ugruntowałem swoją osobowość, ugruntowałem siebie, przypomniałem sobie kim jestem dorosłem faktycznie i poznałem, którzy ludzie wokół mnie są naprawdę wokół mnie, nie? Mam nowych dwóch przyjaciół, z których, z których w ogóle sobie nie wyobrażam drogi dalej tak naprawdę, co jest, no wiecie, w ogóle poznawanie kogoś nowego to jest taka, poznajesz kogoś, kogo tak naprawdę kompletnie nie znajesz wcześniej i jest teraz taka znowu ta gra, jak mocno ci zaufam. Wiesz, no nigdy by się nie Spodziewał, tak naprawdę, że poznasz osoby, które sprawią po prostu, że w ten taki dziwny moment, że, że wiesz, że możesz zaufać, to jeszcze czujesz, że to jest taka relacja w obie strony. No to jest. Coś takiego na, na, człowieka, na człowieka, co działa jak miód na serce. Jest niemożliwe po prostu do, do, do powtórzenia e, takie, takie relacje, nie? No to są na tyle fajne relacje, że sobie zrobiliśmy bransoletkę, bransoletkę przyjaźni i teraz mam taką czerwoną bransoletkę z dwoma czarnymi listkami. No i o tym też porozmawiamy oczywiście dłużej w tym roku, bo faktycznie ciężko jest w tym, w tym domu opowiadać o tym wszystkim. Więc jak mieli podsumować w ogóle, co ja zyskałem... W tym roku, um, to zyskałem zdecydowanie siebie. Masakryczną ilość pieniędzy, ale nie takich prawdziwych, tylko takich szwajcarskich pieniędzy. I tego jakby takiej, takiej pewności na temat tego, jak rzeczywistość wygląda, pewności tego, jak to się wszystko obraca, gdzie te planety są zawieszone, co to znaczy siła grawitacyjna, co to znaczy kosmos. Nie. No wychodzi na to, że oprócz, tych kilku, że oprócz tych trzy rzeczy to zyskałem niewiele więcej, ale to są na tyle ważne trzy rzeczy, że nie oddałbym tej trójki za nic innego, nie. No i nauczyłem się mówić. Nauczyłem się mówić też w tym roku, co było taką ciekawą... Znaczy mówić w taki bardzo kompletny sposób. Jak staram się wyrazić swoją myśl, to jestem w stanie z tą myślą już naprawdę daleko się mu zaprowadzić w takie ciemną puszczę. To jest, wiecie, to jest taki kulminacyjny moment tego, jak będzie wyglądał następny rok mój na tym kanale, bo mam takie mega plany, to będą takie, takie, takie przygody, takie historie, ale musiałbym na spokojnie usiąść i wyczyścić swój umysł na początku. A żeby osiągnąć to, to musimy jeszcze wiele Innych rzeczy na, po drodze pozałatwiać. Ale co straciłem w tym roku? Bo jest jeszcze to taki do, dodatkowy element, że się trochę straciło rzeczy w tym roku. No to, no to straciłem trochę kolegów, można powiedzieć, że straciłem przyjaciela. Zdecydowanie więcej zyskałem niż straciłem. Jakby, wiecie, czas, leci, czas leci, leczy rany. W momencie, w którym się niszczą niektóre relacje, no to tak naprawdę szkoda, nie? Ale trochę cierpi w moje serce, ale nie jest. Koniec końców nie okaże się to złe, naprawdę. Znajdą się osoby, które. Um, że, tak powiem, przy, że, że tak powiem, przerosną twoje oczekiwania do tego, co tak naprawdę można oznaczać pozytywną relacją. A i odnalazłem swoje piosenki, odnalazłem swoją muzykę w tym roku, co jest. Um, no nie spodziewałem się, że muzyka klasyczna okaże się moją muzyką um, na całym świecie, ale to, to też głębszy temat. Po pierwsze, dostałem torbę. <grym> dostałem torbę w tym roku. Dostałem kozak odblask do torby, co jest mega odblaskiem. Dostałem taką czerwoną sznurówkę. Czerwono-niebieską sznurówkę właściwie. E, mam taką gazetkę z kosmosem. Jest trochę już pogięta. E, nie przeczytałem jeszcze całości, ale jestem w trakcie. Mam też jakby treść wizytówek. Jedno jest z renowacją dachów i elewacji, a inne jest z kancelarium prawa gospodarczego, na których jest napisane wiarygodna firma. Dostałem też kodeks walki z rakiem. Eee, to jest od Fundacji W Związku z Rakiem. No i wiecie, wiecie, ile przygód tak naprawdę przeżyłem w tym roku? Czuję się pierwszy raz w swoim życiu, jakbym nie czytał ciekawą książkę, ale żył ciekawą książką. Na zasadzie faktycznie zaczyna się człowiek rozumieć, co się dzieje w tych wszystkich książkach, które człowiek czyta. No bo skądś autor musiał wpaść na te oryginalne pomysły, które później jakby są zamykane w książkach? Pierwszy raz w moim życiu się faktycznie czuję, jakby. Nie, jakbym nie musiał, czy znaczy nie mógł czytać, tak naprawdę, i jakby te historie wszystkie się po prostu zaczęły dziać w moim życiu codziennym, nie, jakby, no, nie, nie żeby magia istniała i nie, żeby, wiecie, jacyś kurde, te ludzie z góry kontrolowali przez sznurki moje życie i się czuję jak marionetka przechodząca przez to wszystko. I faktycznie, jakby takie przygody, to jest w ogóle początek dopiero historii. Ja już nie mogę się doczekać tego, jak będzie wyglądał następny rok i w ogóle plany na następny rok, a czy ten rok tak naprawdę jest, w ogóle. Po pierwsze porozmawiam o tym, że to jest rok 2023, że jest 2 stycznia w 2023 roku, skoro tamten rok jakby ugruntował po prostu pewną, pewną którą jestem. To w jaki sposób, wiecie, ta pewna będzie później prowadzona przez ten rok, nie? To jest takie ciekawe pytanie do rzeczywistości. 94. Jakie mam plany na ten rok? Po pierwsze, wrócić na siłownię, co jest, wiem, że oklepaną sprawą, ale barki mi spadają w dół, plecy mnie bolą na całej wysokości. Czuję się, jakbym tak z garbem chodził w ogóle. Zresztą w ogóle czuję, wiecie, czasami jest więcej jedzenia, czasami jest mniej jedzenia, i człowiek jakoś tak dziwnie podchodzi do w ogóle nagle konceptu tego, że można coś zjeść. No po drugie, no, robić zdecydowanie więcej ciekawych rozmów na kanał, bo w... okazuje się, że strasznie mnie jara. I jest w ogóle rozmowa i wiecie, no 2,5 do 3 godzin tak naprawdę ciekawego wątku, który jest w jakiś sposób cool przekazywany no i nie mogę się doczekać rozwinąć tak naprawdę samych konceptu rozmów i w ogóle no w ogóle no rozwinięcie swojego marzenia to wydaje mi się zawsze jest taki cel nie zacznę spełniać swoje marzenie no i w końcu mam tyle wydanych pieniędzy na tego youtuba, że jest teraz takie łagodne zjeżdżanie z góry które nie jest łagodne, bo to jest tak naprawdę taki slalom pomiędzy przeszkodami, ale teraz jest już tylko z górki, tak naprawdę. No to jest tak ugruntowana teraz droga, że w ciekawy sposób się po prostu sprawia. Sprawdza, co tak naprawdę się dzieje, nie? A trzeci, zrobić kozacki klub książkowy na tym YouTubie, bo faktycznie, po pierwsze, filmiki z książkami mają największą oglądalność u mnie, po drugie, kocham książki. I jakby ja mogę gadać o książkach no, co najmniej, co najmniej milion odcinków. Robiłem tą serię raz na miesiąc i teraz faktycznie jest taka... I skoro wiem, że to ma najwięcej oglądalności, no to jakbym co tydzień zaczął opowiadać o książkach, byłoby całkowicie ciekawa seria. Wiecie co, jak teraz o tym myślę, to wszystkie moje pomysły są z YouTubem, więc... Tak naprawdę po pierwsze to jest wrócić na siłownię, a drugie to jest zrobić kosowskiego YouTuba, nie? To są jedyne moje dwa plany na ten następny rok. I ja myślę, że się na pewno uda. No i tyle chyba, nie? Tutaj Michał Swatowski, po pierwsze dorosłem, po drugie jest następny rok, a po trzecie przeżyłem do, do, faktycznie koniec tego grudnia, więc wszystkie osoby, które mi powiedziały, że. Ten YouTube upadnie do samego końca grudnia, albo w pół roku. Um, uprzejmie dziękuję. Właśnie oficjalnie z, 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 skończyłem swoje pół roku. I teraz jest co? Teraz jest... E, teraz jest styczeń, jest jeszcze do przeżycia. Mamy kozackie plany. Faktycznie mamy rozpisane w ogóle tak naprawdę te życie na cały ten miesiąc. Więc zobaczmy w takim razie co się wydarzy. Zapraszam do zobaczenia tak naprawdę co ten Michał na tym YouTubie jest jeszcze w stanie osiągnąć, nie? No to co? Puszczamy to. Do zobaczenia.